No i oby te ustawienia powiozły mnie po 3 punkty po zwycięstwo w moim kolejnym wyścigu. To zwycięstwo Emila Sajfudinowa w pierwszym jego starcie tu na Mokorenie było 39. zwycięstwem w historii jego startów w tym odnowionym, zreformowanym SEKU, czyli indywidualnych mistrzostwach Europy. Najwięcej biegów wygrał Nicky Pedersen 51, Martin Waculik 46, Jurica Pawlicz 40, przepraszam, jechali w tylu biegach 42 Pawlicz, 40 Golop. Jeśli chodzi o wygrane biegi, Martin Waculik 22, 21 w tej chwili Emil Sajfudinow, 17 Nicky Pedersen, 15 Tomasz Golop na pozycji czwartej i Grisza Łaguta 14 wygranych wyścigów przez te 2 lata. Przy czym Tomasz Golop, jak wiem, czynił to w 7 rundach po tej ustawie, czyli 14 startowy. 6 triumfów Janusza Kołodzieja, teraz 7 dzisiaj. 4 Janowskiego, 4 Kasprzaka, 4 Zękoty, 3 Łapka, 2 zwycięstwa Patryka Dudka, po 1 Walaska i Miedzińskiego. A jechali także, ale bez zwycięstw, Pieszczek, Miśkowiak i Sówka. A więc 12 Polaków w sumie zobaczyliśmy przez te 2 lata. No jeszcze nie zapominajmy o rezerwowych, na przykład Artur Czaja startował w Częstochowie w jednym wyścigu, a także Krzysztof Kasprzak przecież kiedyś z Dziką Kartą w Goriczan rywalizował. Tak, to 4 zwycięstwa właśnie tam. Proszę Państwa, no już mamy zawodników z 5 wyścigu. Tym razem Janusz Kołodziej w czerwonym kasku z 1 pora, Martin Waculik z tego pachowego 2. Zobaczymy, jak ono będzie niosło w drugiej części, w drugiej serii startów. Potem Tomasz Jędrzejak w kasku białym. No i Przemysław Pawlicki w kasku żółtym przy bandzie, a więc teoretycznie z pola, które dawało spore możliwości zawodnikom. No zobaczymy, Janusz Kołodziej, zupełnie inna możliwość rozegrania pierwszego łuku przy starcie z 1 pola. Kołodziej, Waculik w niebieskim, Jędrzejak i Pawlicki w żółtym. Poszli jak słabo, przytrzymało troszeczkę Kołodzieja i już mamy Waculika, ale atakuje przed Pełski po zewnętrznej. Chyba tam się trącili barkami. Bezpardonowy w tej chwili atak w białym kasku Tomasza Jędrzejaka i on wchodzi tu przed Przemkiem Pawlickim, ale idzie szeroko. Pawlicki chyba to wykorzysta, jednak nie. Większa prędkość zdecydowanie Tomasza Jędrzejaka, ależ niespodziankę bardzo piękną robi nam tutaj mistrz Polski 2012. Rzeczywiście tutaj niewielu na niego liczyło, no ale tymczasem Martin Waculik nie daje za wygraną. Omal nie wyprzedził Przemka Pawlickiego, który musi się tutaj bardzo, bardzo pilnować. No a Janusz Kołodziej, jak mu to koło zaboksowało na starcie, jak stanął tam w miejscu zamiast ruszyć, a rywale pomknęli do przodu. No nic nie może zrobić. Jest ostatni, próba ataku po małej przy krawężniku. Tomasz Jędrzejak z dużą przewagą. Pawlicki już tylko kontrolował sytuację, tak aby nie wyprzedził go Martin Waculik. No i Kołodziej od 3 punktów do 0 dorobku z tego 1 pola. Tak, jechał trzykrotny indywidualny mistrz Polski z roku 2005, 2010 i 2013. Wyścig po wyścigu, no ile w 4. gonitwie, to 4. pole było dla niego idealne po dobrym wyjściu spod taśmy i po fantastycznym napędzeniu się w pierwszym wirażu, gdy jechał bardzo, bardzo szeroko, mógł dowieść 3 i indywidualne zwycięstwo do mety. Tak teraz spójrzmy. Tutaj strasznie zabuksowało rzeczywiście jego kołem. Mimo to niezły w miarę dojazd do 1. łuku, ale ci, którzy byli po jego prawej ręce, ci, którzy jechali szerzej w 1. łuku, mieli większą prędkość, mieli więcej pola manewru. Tutaj fantastycznie Tomasz Jędrzejak rozprawił się z Martinem Waculikiem, tak troszkę na pograniczu faul, no ale tak się przecież w żużlu zawsze jeździło i tak się jeździ. Pięknie to zrobił Tomasz Jędrzejak, odprowadził na zewnętrzną Martina Waculika, zrobił przy okazji miejsce dla Przemka Pawlickiego, który wcisnął się środkiem toru na 2. pozycję. Potem do samego końca musiał odpierać ataki Słowaka, ale bardzo dzielnie Przemysław Pawlicki, starszy z braci Pawlickich, obronił się przed tymi szarżami. Doścignąć Tomasza Jędrzejaka jednak nie zdołał. To jeszcze raz ta fantastyczna akcja Tomasza Jędrzejaka, który nie dość, że
Dzięki temu odwiezieniu na zewnętrzną Martina Waculika wyrobił sobie pierwszą lokatę. To jeszcze dał drugie miejsce Przemysławowi Pawlickiemu. Martin Waculik od dwóch jedynek rozpoczął ten turniej. Janusz Kołodziej ma 3 punkty. Podobnie jak Przemysław Pawlicki, no ale Kołodziej ma jedno indywidualne zwycięstwo, czyli jest w lepszej sytuacji niż jego rodak i kolega z reprezentacji.